Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chciałabym państwu, zwłaszcza prawej części sali, uświadomić, iż na własne życzenie tracicie państwo wielkiego przyjaciela Polski. Tym wielkim przyjacielem Polski jest w moim przekonaniu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pan Frans Timmermans. Przykłady na życzliwość ze strony pana wiceprzewodniczącego można mnożyć. Niestety ta jedna minuta mi nie pozwala na to. Mam wiele dowodów na jego życzliwość względem Polek i Polaków. Bardzo martwi mnie to, jak łatwo Prawo i Sprawiedliwość traci przyjaciół w Europie. Korzystając z okazji, że jestem na mównicy poselskiej, chciałabym powiedzieć kilka bardzo ważnych słów bezpośrednio do wiceprzewodniczącego Timmermansa. Echte hier Timmermans, auf letzte Aktivitäten lassen sehen, dass auch rote Sorge und Interesse für die Situation in Polen tont. Ich will auch recht herzlich bedanken hiervor. Darnast will ich auch bedanken für auf enorme Sorge mit Betrekking zu der Rechtsorde in Polen und für das Bewaken von dem Rechtssystem in Polen. Ich glaube, dass auf Inspanningen sollen vor Sorgen, dass in Polen der Rechtsstaat overwint. Szanowni Dziękujemy państwo, mogę przetłumaczyć panu ministrowi. Zakładam, że nie zna niderlandzkiego. Pewnie dobrze będzie chciał wiedzieć, dlatego co powiedziałam. Dlatego pani poseł bardzo serdecznie dziękuję. To są bardzo pani ważne poseł, słowa, dziękuję. Które skierowałam bezpośrednio do wiceprzewodniczącego Franza Timmermansa. I proszę o zabranie głosu pana posła Marka Rząsy. Bardzo proszę.